Siema, z tej strony Metal, witam już w kolejnym odcinku numer 22. W sumie nie 22, numer 20 odcinku OL z Metalem. OL na dzisiaj jest jakby drugą częścią wczorajszego, czyli na prawą rękę. Mamy takie działko laserowe, albo nie wiem, Y, jak tam kto woli. I żeby go rozwiązać, potrzebujemy algorytmu. Teraz wam go pokażę. Numerek 29, ten na dole. Tu mamy jak go stworzyć, tu mamy jak go rozwiązać. I też w sumie nie jest taki trudny. Jedziemy. Mamy taki pasek. Zaczynam ogólnie wytłumaczyć to, co wczoraj. Mamy taką trójkę i mamy kropkę, czyli to działko. I to działko musi być w dół. I żeby rozpoznać, którą stroną, na którą stronę jest, na tą czy na tą, to jak sobie damy tak działko tak pod kątem 45 stopni, to po jednej albo po drugiej stronie tego działka musi być pasek żółty. W tym przypadku jest on po lewej stronie, a tutaj jest tylko kropka. Wczoraj było tak, że był tu pasek, a tu była kropka, więc ten pasek musi być w stronę do góry, czyli tak jak teraz. I teraz wiadomo, że kręcimy akurat algorytm na prawą rękę, a nie na lewą, no bo to musi być na górze. Dobrze, zaczynamy. Metoda Sexy Move, niepełna, bo wyciągamy tylko tego slota. Jeszcze raz, wyciągamy slota. Obracamy stronę w tą stronę, to jest ruch Y. Obracamy kostkę. I teraz tą ścianą prawą R cofamy. Robimy F, czyli wysuwamy jakby tego pojedynczego klocka, który został. Cofamy rękę. I wtedy cofamy jakby całą tą ścianę. Teraz mamy tutaj slota, który na nas już czeka od wcześniejszego ruchu. I teraz tego slota ruchem U prim cofamy po prostu, tak żeby się złączył z tym drugim. Ale mamy też tu te trzy. Więc te trzy musimy odsunąć, żeby to miejsce włożyć. Czyli jeszcze raz. Odsuwamy to. Robimy ruch F prim i cofamy tu. Teraz to pokażę na białej kostce i no i ogólnie po prostu. Wyciągamy slota. Jest slot. Przekręcamy kostkę. Odciągamy. Przesuwamy tu. I cofamy. Potem tego slota nasuwamy z powrotem. Tu chowamy. On jest tu schowany. Nasuwamy te dwa, które sobie na nas tu czekały. I cofamy. I algorytm jest wykonany. Teraz mogę pokazać szybciej. Wcale nie jest taki trudny. Jeszcze raz może, tak dla pewności. Wysuwamy slota. Ruch. Wyciągamy środek. Środkową krawędź. Dosuwamy slota. I chowamy z powrotem. No. To chyba byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku. Chyba pomyliłem sobie algorytm, nie wiem czemu. Muszę sprawdzić go potem. Dobra, wykreślamy dzień. Aha, i dzisiaj robimy jeszcze jedno ułożenie pokazowe na koniec tygodnia. Finger timer. Pomieszamy z ręki. Tak bez przygotowania w ogóle, no to trudno. Dobra, możemy kręcić. No, 20:59. W
W sumie specjalnie się za bardzo nie poprawiło od wczorajszy, od tamtego tygodnia, ale jak się sobie tak kręcę sam dla siebie, to czasem nawet jakaś 17 wpadnie. Kręciłem ostatnio średnią z 25 ułożeń, wam pokażę teraz. Tu miałem wypisane algorytmy i tutaj czasy. To moim bestem było tutaj 16:53 ze skipem. Tutaj 20, 25 się zdarzyło, 26 raz. Normalnie 19 czasem, 24, no taka średnia różna. 2 DNF-y, 19 i 20, no i średnia wyszła 22,5. Więc nie jest tak źle. Mam nadzieję, że na zawodach pójdzie mi trochę lepiej. Dobra, dzień wykreślony, algorytm wyuczony. Do jutra, cześć.